Witajcie wszyscy, z tej strony Równie Skateboard. Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 1. To właśnie w tym miejscu ostatnio mnie wywaliło. Przeczekajcie, poczyciszę sobie trochę. Dobra, więc tak, w ostatnim odcinku planowałem pójść do rączki, ale niestety trochę nie wyszło. Ale teraz już jesteśmy na miejscu i będziemy mogli pogadać z nim, więc gadamy. Oczywiście dzisiaj byłem w Łodzi, jak pisałem pod odcinkiem czwartym, kupiłem sobie nowy mikrofon, jak zapewne słychać. Jest zarąbisty, podoba mi się bardzo i słychać mnie niesamowicie. O, wrzut! Może szukasz jakiegoś spokoju? Wrzut! Musimy cię wkopać trochę. O, co zaraz doświadczenia, tak? A propos jeszcze. I w rzodzie mamy pałkę i coś jeszcze? No jakieś tam wodę, pałkę i bryłki rudy. Więc, rączka, cześć! My z tobą musimy zagadać o tym, że się nauczyliśmy. Nie mógłbyś wstać się ze mną, Diego? Nie mógłbyś wstać się ze mną, Diego? No i to doświadczenia właśnie przyszło do nas. Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni cię przy zręcznej zodzie i nigdy nie za wiele. No i mamy poparcie u rączki już, więc jest super. Dobra, u kogo tam rzut? Hej, stary! Czemu mnie... Za chwilę znowu ci przyłożę. Bardzo lubię to robić. Nie. Jakiś świr z ciebie, czy co? Nie chcę z tego nic wspólnego, dzięki Bogu. Dobra, wrzut się od nas odczepił. Ciekaw jestem, czy mamy dostatecznie dużo... Mamy dwa mięska z chrząszcza. Jestem ciekaw, chyba trzeba było 5 Snuffowi przynieść. Jak coś, to pójdziemy zapolować na chrząszcze. Snuff! Chodź na tutaj. Kiedy człowiek, który idzie znaleźć piekielniki, chrząszcze. Chyba mamy troszeczkę tego coś, na przykład przede mną. O, kim dziennik człowiek, jakiś. Człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną. Kogo bym wysłał? Nazywał się Ney. A! Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Czy uciszymy w obozu? Nie, nie żyje. Po grzyby. Ale nigdy nie wrócił. Grzyby, ale nigdy nie wrócił. Dobra, idziemy zapolować na chrząszcze jeszcze. I otwórzmy dziennik. Przyjęcie do nowego obozu. A, do nowego. Mam tylko nadzieję, że to nie jakaś pułapka. Nie. Zadanie dla Torusa. A, właśnie, pójdźmy powiedzieć Torusowi, że udało nam się rozwiązać jego nasze zadanie od niego. Czyli wyprowadziliśmy Mordraga ze starego obozu, który tutaj tak bardzo mi przeszkadzał. Oczywiście możemy się dostać do zamku w zupełnie inny sposób, ale mogę wam nawet pokazać za chwilę, co za sposób. Wracając do Mordraga. Facet już się nigdy nie pokaże. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Tam, wymyślasz. Dobra, koniec. Oczywiście możemy zrobić to w taki sposób. Ja się zapiszę tutaj. Najprostszy sposób, żeby dostać się do zamku. Stój! Zobaczcie. Nie wolno. Chwila. Czy oni... O, chyba... Schowaj o, broń! Właśnie, no, ale schowaj! Ten drugi też. Schowaj. I teraz... Masz szczęście. No, wyjmijcie bronię. Wyklepać ci buźkę. I teraz możemy zrobić normalnie. Tyryryryry. Dobra. No i mniej więcej tak wygląda... Schowaj te broń. Tak wygląda, dostanie się na zamek. Ale oczywiście my nie będziemy tego robić. Ponieważ my gramy bez żadnych bugów, no poza może jednym, tym malutkim na skoki. No więc dobra, oddaliśmy tutaj zadanie już, nie będziemy tak bugować zamku. No to jest, wiecie, takie... Mieliśmy pójść zapolować na chrząszcze, bo mamy chyba grzybków dosyć. Pokażcie mi, o jakie mamy właśnie przy okazji. Ognisty pocisk, uzdrowienie, światło i telekinezę. I mamy 13 tych grzybów, no to pójdźmy dorwać te chrząszcze, tamte z chaty. Postaram się je wykończyć, łukiem będzie chyba najprościej je trafić tam. No dobra, ale to za chwilę pomożemy Snuffowi i chyba będziemy musieli zrobić to zadanie dla Diego z tą listą potrzebnych rzeczy. Będziemy musieli odzyskać koło zębatę, a o właśnie, i tu będzie mały problem. Znaczy będę mógł, pewnie będę tam ostro nie zamulał, tylko że będzie masakra jedna wielka, ale to... O, chrząszczyk, cześć chrząszczyku. Musimy ci strzelić. Ale soczek poleciał. Sok z żuka. Dobra, mamy. Tam się już ktoś chyba nas wkurzał. Dobra, i kolejne. Tu są chrząszczyki. Tylko czekajcie, ja muszę wycelować. I jeszcze jeden. No, świetnie. Jeszcze doświadczenia po 10. Więcej niż za wrzoda. Ten wrzód jest nic nie warty, najwyraźniej. Dobra, jeden chrząszcz. Z tego już nic. A ten drugi chyba po drugiej stronie wylądował. O nie, jest jeszcze tu. Dobra, ile mamy? 4? 5. No, 5 chyba wystarczy. Mam taką nadzieję. No i jestem ciekaw, jak ten nowy mikrofon. Mi się strasznie podoba. Jakość dźwięku jest zarąbista. Jeszcze jak sobie... jest taki mały sekrecik, którego używam. Bo w Audacity, w tym programie, który używam do nagrywania dźwięku, jest taka opcja Bass Boost, która tak podwiększa fajnie tony niskie,
i jak fajnie ten głos radiowo naprawdę brzmi i wtedy o wiele lepiej to wszystko wychodzi. Dlatego ja używam tej opcji i dzięki temu, no to brzmi bardzo fajnie. No i mamy rzeczy, o które prosiłeś. Mam przy sobie rzeczy, wow, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko będzie wrzucić i gotowa potrawka będzie ale gotowa. Szaleństwo. Zaczekaj. No spoko. I dostaliśmy jeszcze 3 te potrawki, chyba. Dobra, ale niech on zamiesza i w ogóle. Gdzie są te potrawki? Gdzieś na dole. Chyba to będą te potrawki z chrząszcza. Aż 9 przywracają. Ho, ho, ho. Dobra, no i zamieszałeś już? Dobra, zamieszałeś? A, ile zapragnę? O, i 3 dostaliśmy. Mogę dostać. I dotrzymam słowa! Weź te 3 porcje. Dobra, możemy przychodzić do niego tam co parę dni, aby on nam dawał te porcje. Dowiedzmy się, u kogo już mamy poparcie i u kogo byśmy mogli ewentualnie mieć. Diego, cześć Diego. Co nam powiesz? Jak z moją opinią w obozie? Jak tam z o, już możemy zostać przyjęci nawet. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. O, to nieźle. I? Czekaj. Skati powiedział mi, że... Ale był pod wrażeniem twojej... Świstak, zły... Rączka powiedział mi, że poważnie porozmawiać z Dexterem. Ale jeśli chodzi o nasz test... No. Torus uważa, że przyda się nam... Udało ci się zjeść wiele osób i musimy wykonać test dla Diego. Może będzie nas stać chociaż na ciężkie spodnie kopacza, co by nam ułatwiło jednakowoż trochę tam przeżycie w tej kopalni. Oczywiście najlepszą z takich zbroi lekkich, znaczy z tych początkowych, mają w obozie śniącego. Ale ja jednak zostanę chyba przy starym obozie, znaczy dołączenie do starego obozu. Chociaż nie wiem, może nowy. Na razie jeszcze nie będę podejmował tej decyzji. Najważniejsza jest, że najważniejsza decyzja to znaczy najważniejsze na razie zadanie, nie decyzja. Jest, aby zdobyć listę dla Diego, bo ta ona się nam przyda. Okej. Okay. Fisk, ty masz zbroję. Ale najpierw sprzedamy tutaj co nieco naszych śmieci. Pokaż mi. Co my możemy ci sprzedać? Możemy ci skóry stwora, wilka, kły. No bo tutaj to raczej tego nie sprzedamy w dobrej cenie nigdzie. No chociaż może, ale. Dobra, sprzedam mu jakieś takie pojedyncze bzdetki. Wino. Sprawdzacza można sprzedać. Tu ryż był chyba, ta, ryż też. Dobra, zostawmy resztę. Może się przydać pierśnie, zostawiamy te zwoje również. Dobra, tu możemy sprzedać te miecze niepotrzebne. Kilo zostawmy, chociaż nie jeszcze się nie sprzeda. Niewykończony miecz może zostawimy. Chociaż sprzedajmy i tak znajdziemy na pewno lepszy i o wiele fajniejszy. Dobra, i teraz bryłki. Oj, za dużo. Ja dziękuję! Moja mama pyta się o zupę. Czy chce? Dlatego, sorki. Musiałam odkrzyknąć. Dobra, no to zahandlujmy szybko. Przyjmij. I ciekawy jestem, ile te spodnie kosztują. Te ciężkie. Masz jakąś zbroję? Lekkie lub ciężkie. Ciężkie kosztują 50. Chociaż nie są takie złe. Znaczy 500, przepraszam. Zaraz sprawdzimy, ile ja mam. 392. O, niestety. No nic, może kiedy indziej. No dobra, to co, lecimy do tej kopalni. Chwila, muszę sobie przypomnieć, którym wyjściem tam się biegło. A, tędy chyba dobrze pójdziemy. Kurczę, nigdy tak jakoś orientacyjnie. A, no to wiemy, możemy. Tak, tędy pójdziemy. Dobra, chyć na górę. No, dawaj, bezi. Skakuj, no, od razu lepiej. Dobra, to chycamy na szybko. I tutaj w prawo pójdziemy. No, i będzie super, tak jak trzeba. Chyba, że pójdziemy na obóz na bagnach. Właśnie nie wiem, no nie mam jeszcze pojęcia, do którego obozu się przyłączyć. No ale listę trzeba zdobyć, bo przyda nam się nawet, jeśli chcemy dołączyć do nowego obozu. Tylko, że wtedy Diego nie będzie nas za bardzo lubił, że taką manianę odwaliliśmy, ale to zadecyduje później jeszcze. No a tymczasem lećmy do tej kopalni. Taką drogą, która mi się aktualnie przypomina, chociaż może i jest krótsza, jeszcze inna, ale... No ja mogłem wyjść tym drugim wyjściem. Już tam popitoliłem trochę. Dobra, to lecimy. Chycanie oczywiście najszybszy sposób, no i chyc i lecimy. I ciekawe, co tam dzisiaj. No ale tak śmiesznie, ten mikrofon tak stoi, no nie? To nie jest od słuchawek, to jest taki sam mikrofon, fajny, naprawdę. Zrobiłem takie mini odpakowywanie go. Oh shit, ale było blisko. Mini odpakowywanie takie, no wiecie, jak to niektórzy nagrywają takie, że odpakowywują różne rzeczy. No to ja właśnie zrobiłem takie odpakowywanie i w ogóle się dowiem czegoś więcej, może o tym mikrofonie czy coś. W ogóle nagrałem takiego mini vloga jeszcze, bardzo mini vloga, bo z pół minuty będzie takiego materiału konkretniejszego, jak byłem właśnie po ten mikrofon.
jakieś bzdetki i przy okazji będę szykował nie tylko specjalnie na 300 widzów. Pewnie to będą, ktoś mi tam poradził i ja myślę, że to będzie dobry taki specjal na początek, że pytania i odpowiedzi do mnie będziecie mogli pisać pod jakimś na przykład filmikiem. O, widziałem jagody. O, mi się wydawało. A, dobrze mi się wydawało. No. I pod filmikiem będziecie pisać pytania, a ja będę na nie odpowiadać. Ale to jeszcze dam znać, jak coś takiego stworzę. Lecimy na razie tutaj tędy do kopalni. Tędy już wybite są wszystkie potworki i tak dalej. Będzie łatwiej. Piekielnik? A, nie będziemy już zbierać. Był potrzebny do questa, a już mamy dosyć. Ja sobie wezmę ptasie mleczko, bo mam. Miam. Pechowka. Chwila przerwy. O nie. To są te sierwojady. Muszę do siebie wyminąć. Dobre ptasie mleczko, ale podczas nagrywania to ciężko. Dobra. Udało się wyminąć na szczęście wszystkie potwory i już jesteśmy bardzo blisko. A tam właśnie pod tym wodospadem jest ta sekretna komora, czy tam nie ściana, komora, Boże. Dobra, ale te ścierwojady chętnie zabiję. Ponieważ zawsze trochę expa, a one tak akurat są ustawione, że łatwo je będzie dorwać. Mam nadzieję, że nie zginę w podwyżce z nimi. O! Łatwizna. 150 doświadczenia będę miał za wszystkie. No i sweet. Chwila, tylko zrobię save'a, bo chyba dawno nie zapisywałem. I będzie w sam raz. No i dojdziemy do kopalni. Ja się rozejrzę po kopalni. Będzie taki odcinek trochę krótszy. Może jeszcze wieczorem coś nagram. No dawaj. O nie, nie dwa. Chciałem tylko jednego. No dawaj, wkurwie. Znaczy wkurzaj się, przepraszam. Miałem nie bluźnić i nie będę. Dobra, trzy. W ogóle one nie mają oczu. Za pierwszym razem pewnie dostajemy, chociaż nie. O, trafił. Cwaniacze, dobra. Dziobną nas trochę. Nie, mają oczy, ale takie trochę dziwnie zrobione. Dobra, i ostatniego to już zaszarżujemy na niego. Dawaj, cwaniaczko. No i super, 150 doświadczenia. Przy okazji trochę zbijemy levelu. Mamy drugi, niedługo trzeci. Dobra, będzie. Piąty się dobije, łatwizna. I skoczymy, zrobimy parę questów tam na obozie na bagnach, w nowym obozie i zobaczymy, do którego dołączymy. Albo wy zadecydujecie, do którego mam dołączyć. Może na przykład do którego wam jest najtrudniej się dostać, po prostu mi napiszecie, a ja do niego dołączę i przy okazji będziecie mieli mini solucję, jak dołączyć do takiego obozu. Nie wiem, jak tam. Chwila, beczki. To są zwykłe beczki. No i już jesteśmy w kopalni starego obozu. Tu są właśnie z obozu sekty kolesie, którzy zbierają jaja pełzaczy, tam potrzebne dla Korka Loma, coś takiego. Później będzie z tym quest, w ogóle będziemy musieli sami zbierać te jajka, ale to jeszcze. Dobra, wbijamy do tej kopalni i tam będziemy musieli spotkać się z Janem. I przy okazji jeszcze będziemy mieli tu takiego cwaniaczka, ale to chwila. Dobra, jest wczytywanie i już jesteśmy po drugiej stronie. Mała ścina troszeczkę jest. Chwila, może zapiszemy się. A, tutaj jest taki fajny koleś. Chwila, zjem mięso trochę. Dziwnie, mało strasznie FPS-ów, tylko 9. No, dawaj, dawaj. O, lepiej było przez moment. To jest jakaś beczka. Niestety to nie jest chyba nasza beczka. Dobra, tu jest koleś. Zobaczcie sobie sami. O, trochę ścina. Koleś ma białą głowę, a czarne ręce. To jest biały murzyn. Możesz przejść? Już idę. Białego murzyna spotkaliśmy już. Dobra, tutaj jest koleś, który handluje. Nazywa się Santino. Możemy z nim handlować. I on ma tam różne brzydetki, jakieś strzały i tak dalej. Jakieś pokionki, piwa. Wszystko co trzeba i wytrychy nawet. No ale teraz nie będziemy chcieli z tobą handlować. Idziemy dalej. Może być trochę ciemno. To jest takie zejście. I przy okazji... Dobra, zaskoczymy już. Dobra, aby się nie zabić. Trzeba uważać. Trochę tu ciemno. Chwila, może podwiększę w opcjach trochę obraz. Jasność albo gammę. Gammę będzie łatwiej. O, powinno być o wiele lepiej. Dobra, gramy dalej. O, zawsze trochę lepiej. Zawsze coś widać więcej. Dobra. I co? No to lecimy. Tędy, tędy, tak. Tutaj... co tutaj jest? Tutaj chyba będzie odnoga z... pełzaczami? Tak, to jest jakaś odnoga taka... A nie, są kopacze tutaj. Normalnie. Dobra, ale to nie tędy droga. My idziemy tędy, tutaj pięknie.
W prawo i na dół. Nie, nie tędy na dół, tędy na dół. Tutaj można fajne chyce robić, tylko trzeba uważać, żeby nie zginąć. Dobra, możemy normalnie zejść tędy. Trochę zabagujemy. I tutaj mamy pierwszego cwaniaczka. Jak leci?